Cześć, nazywam się Tomek, witam Was ze sklepu CB Photojoker w Słupsku, gdzie pracuję od 5 lat. Od kilku lat zajmuję się fotografią ślubną. Mam przyjemność zaprosić Was na krótką recenzję obiektywu Samyang RF 14mm 2.8. Na jesień 2018 roku miała miejsce premiera Canona EOS R. Rok później powstał Samyang. Zobaczmy, co jest w środku. Oczywiście obiektyw jest zabezpieczony gąbką. Mamy futerał pikowany, przyjemnie zrobiony ze sznurkiem. Instrukcje obsługi po koreańsku. Oczywiście jest też po polsku. No i jest i obiektyw. Przednia soczewka jest zabezpieczona dykielkiem, który ma specjalne zaciski. Bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie kiedy transportujemy obiektyw w torbie czy plecaku, zapobiegnie zsunięciu się. Przednia soczewka jest niemalże płaska, co na instrument o tak szerokim kącie jest dość nietypowe. Przełącznik autofocus, manual focus, regulacja ostrości, tylny dekielek, no i metalowy bagnet. To, co jednak zaskakuje najbardziej, to jest jego masa. Jak podaje producent, jest to 300 gram mniej niż jego manualny odpowiednik. Obiektyw waży zaledwie 484 gramy. Imponujące. Przyzwyczailiśmy się, że dobrej jakości szerokokątne obiektywy w zasadzie mogłyby nam służyć jako hantle na siłowni. Jak pod względem jakości spisuje się mały Samyang? Sprawdźmy to. Nad morzem. Zanim przejdziemy do specyfikacji, przyjrzyjmy się przez chwilę konkurencji dla Samyanga. Na chwilę obecną system R nie doczekał się zbyt dużej liczby obiektywów proponowanych przez producentów niezależnych. Poza Samyangiem jedynie Laowa 12 i 15 mm, natomiast są to szkła manualne. Oczywiście możemy pokusić się o kanonowskie 15-35, ale wówczas znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości cenowej. Natomiast zmiennoogniskowe obiektywy producentów niezależnych przewyższają Samyanga masą niemalże dwukrotnie. Jeżeli chodzi o konstrukcję tego obiektywu, niewątpliwą zaletą jest jego uszczelnienie. Producent podaje, że obiektyw jest odporny na warunki atmosferyczne. Przy tak niewielkiej masie własnej zdecydowanie rewelacja. To, co mogłoby rozczarowywać ewentualnie użytkowników systemu RF, systemu R, jest brak pierścienia funkcyjnego na obiektywie. Zważywszy na dość przystępną cenę, no, jest to koszt, który wydaje mi się możemy ponieść. Kolejną rzeczą, która robi mi różnicę w tym obiektywie, jest naprawdę bardzo dobry, celny, szybki i cichy autofokus. Bezbłędnie działa pod ostre światło. To, co uważam za kluczowe dla tego obiektywu, to jego kąt. 113,9 stopnia daje naprawdę ogrom możliwości dla każdego fotoentuzjasty. 90 stopni przy kropie 1.6 APS. Natomiast w trybie filmowym przy Canonie R wiemy, dochodzi do kropowania rzędu 1.8. Wówczas zostaje nam 85 stopni, czyli taka w zasadzie 24. Zatem pozostaje nam tylko wideo. Podobnie jak fotografowie, tak i filmowcy powinni mieć kupę radości z tego obiektywu. Szeroki kąt daje całe spektrum możliwości, natomiast niewielka waga świetnie nadaje się na gimbal. Firma Samyang Optics zaczęła przyzwyczajać nas do instrumentów o bardzo dobrej jakości obrazu. Przyjrzyjmy się zatem jego budowie. Na konstrukcję obiektywu składa się 14 elementów ułożonych w 10 grupach. Wśród nich są 3 elementy asferyczne, które odpowiadają za korekcję zniekształceń geometrycznych, a także pozwalają zachować maksymalny kontrast i ostrość w całej płaszczyźnie obrazu. Jeden element szkła HR i 2 elementy szkła ED przeciwdziałają powstawaniu komy i refleksów świetlnych. Co więcej, zaawansowana powłoka Ultra Multilayer Coating firmy Samyang zapobiega powstawaniu odbić, rozproszonego światła i zjawy. Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektywu o tak dużym kącie widzenia. Podsumowując, Samyang jest obiektywem zdecydowanie fajnym, o bardzo szerokim zakresie zastosowania. Czy bym go kupił? Tak, bez wątpienia
znalazłby swoje zastosowanie podczas reportażu ślubnego. Natomiast można go użyć przy astrofotografii, fotografii streetowej, fotografii architektury, fotografii krajobrazu. Pamiętajcie, możecie go kupić na photojoker.pl, bądź możecie go również wypożyczyć na wypożyczaniafotojoker.pl. Dzięki.